Lubicie szelest pieniędzy? Trzeba będzie się pożegnać z tym. Witajcie w nowym dniu. Właśnie sobie tutaj rozbrajam wszystko, bo nie mamy ładowania akumulatora na postoju. Jestem pod prąd podłączony i szukam przyczyny. Sprawdziłem już bezpieczniki i potem myślałem, że tutaj jakiś przekaźnik, czy ta prostownica tutaj się popsuła. I tak sobie szukam i patrzę. Odpięła się wtyczka, moi drodzy. Mam nadzieję, że to jest powodem tego. Tutaj jest takie gniazdo. Wepnę to i mam nadzieję, że już ładowanie będzie z zasilania 220 V. Dobra. Popatrzmy, czy wzrasta. Mamy 10,8. Podnoszę teraz bezpieczniki. I sprawdzamy. I jest 11,8, czyli mamy ładowanie. Jak się cieszę, naprawdę. Kolejny kciuk. Kurczę, a już miałem ścianę rozkręcać. Dobra, super. O, nawet teraz zauważyłem, że jest to sygnalizowane zieloną diodą, że ten prostownik tutaj działa. I zobaczcie, jest 12,3 po minucie. LEDy działają, świecą, pompka działa, mogę w końcu włączyć, bo nie mieliśmy nawet jak umyć naczyń, bo nam po prostu pompka się zgasiła, bo nie było po prostu mocy w akumulatorze. Teraz już będzie wszystko dobrze. Mega, jestem zadowolony, że hej, idę na śniadanko do mojej rodzinki. Super, nie? Super, no. Szymuś glebnął. Teraz mogę spokojnie usiąść i sobie zjeść, jestem spełniony. Tak, ale się cieszymy. Kasia weszła do kuchni i jak się ucieszyła, że ma wodę w kranie. Tak, w końcu leciał fajny, duży strumień, no, a nie taki kapał. No bo jak jest mały prąd, to tak kapie z pompki, tak puk, puk, puk. Przez to wszystko zapomniałem wam się dzisiaj pokazać. Oto ja, Kamil, we własnej osobie zapraszam na dzisiejszy odcinek na kanale Kiki Świat. Zaparzyłem sobie pół litra herbaty po śniadaniu. Tam są dzieci, nie wiem czy wy widzicie, bo znalazły hamak. I sobie na nie patrzę, piję. I tak sobie myślę, że ja uwielbiam kempingi. Powiem wam, że ja nie lubię spać na dziko. Kempingi są taką wygodą, takim luksusem, bo one są ogrodzone. Zobaczcie, jaki tu jest wysoki mur. Dzieci sobie biegają. Zazwyczaj jest tu bezpiecznie na kempingu, a na dziko jest tak, że muszę ciągle na nie patrzeć. A na kempingu mam właśnie taką chwilę dla siebie czasami przy herbatce i się o nic nie martwię. Także ja uwielbiam kempingi, bo dla mnie jest to luksus i komfort. Rzekłem. Zobaczcie, wyszło słoneczko i od razu pojawiły się mrowiska. Mamy takie mrowiska tutaj i te mrówki są dosyć duże i czarne. Tu mamy mrowisko i tu jest mrowisko. Jeszcze mu jeszcze jest tutaj. I tutaj przychodzą takie czarne mrówki. W Polsce kupiłem sobie środek na mrówki. Taki oto Target skutecznie zwalcza mrówki. Będziemy teraz sypać, bo one już wchodzą nam po prostu na matę, zobaczcie, i już mają po prostu jakąś ścieżkę w tamtą stronę. Tutaj są mrówki, tu, idą gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że nie po podporach, bo posypałem wczoraj tą solą himalajską, a dzisiaj posypiemy tym. I zobaczcie, tak posypałem dookoła i zobaczymy, czy to coś pomoże. Ponieważ mój naświetlacz wczoraj się wyczerpał, ładuję go teraz ładnie na słoneczku. Tak a propos, ten kemping jest po prostu w środku miasta. Tu już są bloki za murem dookoła. A tam jest wzgórze, a na wzgórzu domki jednorodzinne. Nadia ma fajną zabawę. Zobaczcie, zasłoniła wszystkie rolety. Pod szafki włożyła sobie koc, taką kurtynę zrobiła i ma tam domek, nie Nadinka? Tak, bo dzisiaj zaprasza Anię. Zaprasza dzisiaj do domku Anię? Tak. A w domku jest tak. Widzicie, jak fajnie jest w domku? Jak chcecie, możecie kupić zielony kocyk. Tak. I możecie sobie... Do tego jest koniecznie potrzebny zielony kocyk. A włącz jeszcze lampki w twoim domu. I kupcie też sobie lampki. Na kemping. Piękne, zobaczcie. Taki ma dom Nadia. I
I zobaczcie, te mrówki przyszły do mrowiska i zaczęły jeść tą trutkę i niektóre już nie żyją, zobaczcie. No minęło ile? Dosłownie 5 minut. I one wszystkie zdychają tutaj. Także trutka działa. A Ania tutaj była na tej macie i taka mrówka chwyciła ją za skarpetę i nie chciała puścić. Ma takie szczypce, tak ją chwyciła. Ania zaczęła płakać. Myślę, że jest idealna pora do rozłożenia przedsionka, ponieważ jest dosyć ładna pogoda, a jutro ma padać i w pojutrze też ma padać, więc chociaż dzisiaj rozłożę przedsionek, to jak będzie padało, to my będziemy sobie siedzieć po prostu pod daszkiem. Co wy na to? Robimy? To ja robię. Cały przedsionek mam w tym miejscu. Nadinka, mogę ci domek rozwalić trochę? Tylko wyciągnę przedsionek. Pozwól. Zobacz, pokażę ci. Tam mam taki przedsionek. Muszę go wyciągnąć. I tak wygląda mój przedsionek. Za waszą radą wziąłem też ścianki, oprócz jednej, której nie mam. A rurki mam tutaj, czyli ten stelaż metalowy. Od tej strony muszę otworzyć. To jest ten stelaż. No więc tak, na początku był chaos. Kasia mi pomoże. Kasia mi pomogła ten stelaż rozłożyć i tak to wstępnie wygląda. Jeszcze muszę to naciągnąć, ale muszę iść teraz do recepcji po internet, bo Kasia wczorajszy internet wpisała na smartfonie. A jak się wpiszę na jednym urządzeniu, to już na innych nie działa, więc muszę iść jeszcze jeden kupić za 8 euro, który będzie chodził na laptopie, bo nie możemy ładować vlogów na YouTube'a. Aha, no i powiem wam, że taki stan przedsionka rozłożyliśmy w 28 minut razem z Kasią. Lubicie szelest pieniędzy? Trzeba będzie się pożegnać z tym. 2 euro reszty i nowy kodzik. Także pamiętajcie, żeby najpierw wpisywać kod na urządzeniu, które ma być najważniejsze, a dopiero potem na smartfonach, bo my musieliśmy teraz, widzicie, dwa razy kupić internet. Aha, jeśli chodzi o hotspot mobilny, to nie działa. Po prostu mają jakieś takie ustawienie, że jak włączysz na smartfonie hotspot, czy tam tethering, czy punkt dostępu, to się odłącza w ogóle Wi-Fi. Dobra, wpisałem już hasełko, logujemy się i sprawdzamy. Akceptar, coś tam tu, trzeba zaakceptować. Instalowanie wirusów. Nawiązanie bezpiecznego połączenia nie powiodło się. Ale mamy, działa. Także teraz już mam tutaj ładowanie ze wczoraj. Mam nadzieję, że ruszy na nowo, bo miałem już wczoraj 61%. Aż w końcu w tej restauracji wyłączyli. No i zobaczymy. Przesyłanie zostało przerwane. Muszę na nowo. Zrobiliśmy speed test i wyniki są bardzo słabe. Podłączę... Ania, nie leć na komputer. Podłączę teraz ten, antenę i zobaczymy, czy będzie lepszy. No to mogę bajkę. No zaraz. I zobaczcie, założyłem teraz bok i zasuwam. I wygląda to tak. Jak widzicie, jest tutaj taki mały spadek, ale podejrzewam, że ten przedsionek jest od dłuższej przyczepy, dlatego on po prostu po bokach jest tutaj taki nierówny. Tam udało mi się wyprostować, żeby ładnie wyglądało, ale tutaj jest na skos, także jest troszeczkę za długi. Ale jest nadzieja, bo jak jechaliśmy tutaj, to zadzwoniła do mnie pani Asia ze świata kempingów, która ogląda nasze vlogi i powiedziała mi, żebym zmierzył po prostu jeszcze raz tą rynnę. Oni mi przygotują jakiś nowy przedsionek, więc fajna propozycja, także może będę miał nowy przedsionek, ale to dopiero po powrocie, może na wiosnę. Teraz nasuwam tą zasłonkę, która zasłania tą wnękę pod przyczepą. A tak przy okazji, zobaczcie, ile mrówek tutaj leży. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że kupiłem sobie takie pasy burzowe takiej firmy? I zobaczcie, tu są śledzie dosyć krótkie, ale kupiłem sobie inne pasy burzowe, te, które mówiłem, że sobie dokupię z innej firmy. Teraz wam wrzucę takie ujęcie, jak po prostu jeszcze jest to nierozpakowane. Będziecie mogli zobaczyć, jakiej to jest firmy. I zobaczcie, jakie tu są śledzie. Ta firma ma
takie długie śledzie, a ta ma takie śledzie, czyli około 10 cm dłuższe, czyli stwierdzam, że te pasy są lepsze. Nie pamiętam, ile już które kosztowały, ale jakbyście kupowali, to kupcie właśnie tej firmy, tej drugiej z czarnym pasem. Więc do przymocowania tego pasa sztormowego, który przejdzie po całości, użyję tych dłuższych śledzi i wbiję je teraz tutaj młotkiem. Dobra. I teraz drugi z drugiej strony. I teraz które pasy zamontować? Czarne czy niebieskie? Niebieskie już mam sprawdzone, więc chyba niebieskie wybieram. Tutaj jest też większa w tych niebieskich ta klamra, bo w tych czarnych jest mała klamra, a szerokość pasa jest taka sama jak tego niebieskiego. Więc troszeczkę dziwne. Pisaliście, żebym chwytał cały przedsionek, a nie tylko stelaż. Teraz tak zrobię. Dziękuję za tą poradę. Tutaj chwytam za tego śledzia i ciągniemy. Tutaj mam bolec, więc wiem, że się nie zesunie, ale z drugiej strony mam go złamanego i w tym jest problem. Zobaczcie tutaj, tu już nie ma tego bolca, bo jest wyłamany, ale mam nadzieję, że się nie zesunie. Tak zrobię i tutaj zahaczę sprężynę. No i oczywiście te nakładki, już wiemy wszyscy, do czego to jest. To się stosuje w miejscach, gdzie pas styka się z przedsionkiem, żeby się po prostu nie przetarło. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Ja tego nie wiedziałem, teraz już wiem i mogę Wam to pokazać, jak to wygląda. Wiecie, co jest jedynie niebezpieczne na tym polu? Że tu jest taka dwumetrowa skarpa. A Szymuś tak się tutaj bawi tym wózkiem. Ptaszek, Szymuś? A ty tu nie spadniesz? Zobaczcie, jak tam jest głęboko. Wysoko, znaczy. Po prostu można zlecieć i się zabić. Tym razem tą klamrę niebieską przeciągnąłem sobie wyżej na tą część pasa i teraz nakładam sprężynę, co nie jest takie łatwe w tym przypadku. Czekajcie. I naciągamy. Już zaczyna kropić pomału. No, pięknie. I teraz końcówkę pasa przeciągnę przez tą klamrę, o ile się da. Jak widzicie, przeciągnąłem przez tą klamrę, ale nie dało się tego zrobić na napiętej sprężynie. Musiałem poluzować, najpierw przełożyć, potem dopiero naciągnąć i potem tutaj podciągać to. Także jak widzicie, to jest właśnie do tego, żeby tutaj się nie zaślizgiwało i wtedy teraz już mocno się trzyma i nie opada ta sprężyna na dół. I zobaczcie, właśnie zaczął padać deszcz, a my sobie siedzimy pod daszkiem. Nie musimy siedzieć w przyczepie, nie? Fajnie. No. Przyjemnie na świeżym powietrzu. No. Przy takim deszczyku my już się chowaliśmy, bo dzieci po prostu by mokły. A tak to możemy siedzieć na dworze i jest naprawdę przyjemnie. Jeśli chodzi o przytrzymanie tego środkowego słupka, to postanowiłem użyć tych pasów transportowych. Co wtedy? Tylko założyłem po prostu tutaj sprężynę. Zrobiłem tak dlatego, ponieważ ten pas nie ma tej takiej klamry plastikowej i pewnie by się ześlizgiwał. No to podciągamy. Pozostało mi tylko przybić śledzie tutaj na dole. Tata mi dał jeszcze od namiotu jego haczyki takie. Za ich pomocą przytrzymam matę, ale jak widzicie, troszeczkę coś nie wymierzyłem. Coś mi tutaj nie zagrało. Dzieci już siedzą, oglądają bajkę, więc nie będę tego już przesuwał. Po prostu złapię tą matę tymi haczykami. Tak to wygląda. Całkiem nieźle. I tak wygląda nasz przedsionek. Myślę, że jak na pierwszy raz, to całkiem nieźle. Nie chcę rozkładać jeszcze tych ścian, bo będzie tak ciemno. Lubimy jednak tą otwartą przestrzeń, więc tylko jedną ścianę założyłem.
Teraz będziemy jeść obiadek i przetestujemy, jak to wygląda. Ziemniaczane dżdżownice. Ziemniaczane dżdżownice. Dziękujemy cioci Ani za tą fajną, nie wiem jak to się nazywa. Ugniataczkę. A w kuchni mamy teraz tak, ogórki. Są tam ogórki? Są. No to jemy. Jakie mam piękne danie. Dziękuję, Kasia. Na zdrówko. Smacznego. I zjedliśmy prawie obiad, ale powiem wam, że nie było tak spokojnie, bo tutaj są takie hiszpańskie muchy. One są takie mniejsze niż w Polsce i tak ujadają, tak gilgotają. Nadia teraz je... Zabiję. Głaska. Może wam, może uda mi się wam pokazać taką muchę. Było ich z 5, ale po prostu są tak wredne, że hej, normalnie nie da się spokojnie zjeść. Nie, Kasia, ciebie też gryzły. No, stop po rękach. No, takie to jest. Pamiętacie takie może obrazki, jak w Afryce po dzieciach chodzą tak po oczach te muchy? To właśnie takie, takie wiecie. O właśnie, tu. O taka. To jest ta mucha. Malutka, ale taka wredna. A tak przy okazji zobaczcie, jaka jest wartość na mierniku. 13,3. Jestem naprawdę szczęśliwy. Dobra, teraz się pójdziemy przejść po polu kempingowym. My stoimy, jak widzicie, tutaj. Także ta skarpa jest niebezpieczna, tak jak wam mówiłem. Idziemy zobaczyć nad jej ogród. Tu mamy, o, jakaś kanapa, wiem już, gdzie będę leżał. Są takie schodki, więc takie poziomy się pokonuje właśnie schodkami. I tu jest dzieci ogród. Zobaczcie, jaki porządek zrobiły. To wy, Nadia, nie? Tak. One tu poplewiły. Zobaczcie, mur jest dosyć wysoki, więc ma się wrażenie, jakby się żyło w takim getcie. To jest w ogóle centrum miasta. Tam już są bloki. Ale jest ogólnie fajnie, tak jakby się żyło w parku. W centrum miasta. I tutaj jest taki skwerek na grilla. Idziemy zobaczyć. I mamy hamak. Ania wchodzi. To jest suche? Suche. Chodź, Ania, ja cię pochuśtam. Nie umiem. Brawo, Ania się wcisnęła. Dobra, husiu, husiu. 3, 4. I jak, Ania? Dobrze. Mucha mi chodzi po gimbalu. Ta hiszpańska. Husiu. Fajnie mi na tym ryzyku. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Są fajne ławeczki ze stołami i można zrobić sobie grilla. To się nazywa Area de Picnic, czyli strefa piknikowa. Ta wiewiórka właśnie opuściła dziuplę. Mieszkała tam wiewiórka? No. Ale tam teraz zamieszkał pająk. Teraz Nadia się huśta. Kokon. Nadia w kokonie. Tak jak wam mówiłem, za murem mamy miasto. A my doszliśmy do takiej starej przyczepy. Wygląda jak z bajki, zobaczcie. Tu mają taką rurę PCV założoną. Wężyk i tutaj woda idzie tam do środka. Nie ma. Dlaczego? Teraz wejdziemy po takich schodach do góry. I wchodzimy. I mamy kolejne pole. I weszliśmy dalej. I zobaczcie, tu są takie tarasy. I jest puściutko. Jest po sezonie, naprawdę tutaj nikogo nie ma. Jest może z 5 albo 7 kamperów. O, to są te kampery. I wróciliśmy. Zobaczcie, jak to teraz wygląda z góry. Jak widzicie, nie chce nam się pozmywać. Może ktoś z widzów przyjedzie. Zapraszamy. Chodźcie, teraz się bawimy jajkami przepiórki. Bierzcie sobie po jednym. Szymuś, chodź po jajko. Ja mam tu zgniót. Gdzie zgniót? O, no to jest pęknięte. Nie, po jednym. A ja chcę zobaczyć, które było pęknięte. Szymuś, weź sobie jedno. Ale nie zgnieć. No, Szymuś. Weźcie i idziemy się bawić. Nie zgnieć.
Jak dzieciom dacie jajka, przepiórki, to macie spokój na 15 minut. One teraz chowają i będą ich szukać. Robią im gniazdka. Jesteśmy właśnie w Lloret de Mar. Dziewczyny znalazły gołębia oswojonego. Tu jest gołąbek, ale jest taki albo młody, albo coś mu się stało. Nie może się unieść do góry. No właśnie. To nie będziemy mu nic robić, tylko sobie przejdziemy. Tak wygląda główna ulica tego miasta. Zwyczajna dosyć. Jesteśmy przy wystawie grawerów 3D. Zobaczcie, z jakiej strony nie spojrzycie, to jest po prostu wygrawerowane. Różyczka. A to są zdjęcia. Nawet ślubne zdjęcia można takie sobie zrobić. To jest kotek. Świetne, o ta dziewczynka jaka fajna. Anusia, odłóż. Jak wejdziecie w tą ulicę z dziećmi, to będziecie musieli wszystko kupić. Powystawiane są lalki, które przyciągają. Radinka, co się stało? Kogo to kupa? No nie wiem, tatuś wjechał w kupę. Gdzie? No tu. Czekoladka, będę musiał to jakoś wytrzeć. Fuj. Bleh. No pięknie, co tutaj mamy, Nadia? Wow. Teraz Szymuś chce vlogować, proszę bardzo. Dzisiaj mam pierścionki i tam jeszcze tutaj mamy pierścionki i motyle. Tutaj mamy pierścionki i tutaj brawo Szymuś, twój pierwszy vlog. No jak pech to podwójny, nie? Drugie koło też jest brudne. Jestem teraz na plaży i będę mył kółka w morzu, ponieważ tutaj nie ma w ogóle trawy, gdzie to wytrzeć, a nie chcę wsadzić tych kółek do samochodu brudnych. Więc myjemy. Trzeba poczekać na falę i wjeżdżamy do morza. Wow, wow. Tylko żeby, wiecie, butów sobie nie zamoczyć. Tak się myje kółka. Wow. Przyszedł Szymuś. Uważaj, fala, Szymuś. Tam nie podchodź. Idziemy. Bo mi się buty zamoczyły. Mam mokre skarpety. Były małe fale, przyszła jedna wielka i mnie zalała. No Ania się pyta, co się stało, no wpadłem do wody, znaczy fala na mnie najechała. Ale kółka są czyste, czyściutkie. No ale muszę wycisnąć skarpety, no mam sposoby, tylko że ucierpiałem. Całe skarpety mokre. Dobra, nie jest tak źle, myślałem, że więcej tam wody się wlało. Nie chlupi, można iść, idziemy na plac zabaw. Idę po Szymusia, Szymuś chodź. Uważajcie na takich miastach, zobaczcie, tutaj jest kupa psa, po prostu idziesz sobie z wózeczkiem i wjeżdżasz na takie miny. Jest gorzej niż w tym lesie, co tam na autostradzie, na parkingu autostradowym. Uciekł mi ten mały, chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo cię zjem. Szymuś, Szymuś, kupa, pieski robią i nie sprzątają po sobie. I doszliśmy na plac zabaw i bawimy się ostatnie godziny. On już się układa do Szymuś, snu. Szymuś już ma tutaj łóżko, a Nadia z Anią się bawią. Wy jesteście sędziny. Tutaj punktacje dają dzieciom za ładne zjazdy. Jak widzicie, uciekliśmy z miasta, ponieważ się rozpadało. Nie chcieliśmy zmoknąć. No tutaj też pada na polu kempingowym i zobaczcie, już gdzieś tutaj woda wchodzi na tą matę naszą, ale chyba dlatego, że gdzieś tu jest dziurka na przedsionku, tutaj jest jedna dziurka, no a reszta to chyba jest tutaj stromo, więc troszeczkę może spływa, więc mamy tutaj mokro. Tutaj widzę, że jeszcze jest dużo wody. Wow, cały baniak wody, aż chlupie. No, tak jak mówiliście, tutaj będzie się zbierać woda, ponieważ nie mam tych rurek dodatkowych. Także rano jak wstaniemy, to pewnie tutaj będzie ze 100 litrów.
Kolejna rzecz to suszenie butów. Pisaliście mi w komentarzach, żebym sobie kupił jakąś suszarkę do butów, do suszenia butów takich narciarskich. Niestety tego akurat nie kupiłem, ale zabraliśmy ze sobą taką farelkę elektryczną. Podłączyłem ją już do prądu i mam tutaj temperaturę. Nastawiam ją na maksa i na dwójkę. No i leci fajne ciepłe powietrze. Gdzieś tak z 40-50 stopni tutaj jest. Położę to tutaj. A na drugim krzesełku buty i będzie się suszyć. Dobra, tak to wygląda i zobaczymy, czy wyschną mi buty i czy w ogóle będą białe po tej fali, bo tam pełno soli było w tej wodzie. Naprawdę tutaj leci ciepłe powietrze, 50 stopni gdzieś. No i powinno to się wysuszyć. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie się, do jutra.